słaby. No coś na kadłubie. Zemna się zbudziły. No tak mi tu. To może coś tu jest, skoro hałkery nawet szaleją. Podejdź do nas. Spróbuj do nas przemówić. Ty? Co ja? Jesteś tutaj z nami? Pokażesz nam swoją obecność? Co powiedziało? Kształce. Chcesz nas czegoś nauczyć? To spróbuj nam pokazać. My chętnie nauczymy się czegoś nowego. Wiszące? No wiszące. Albo haki, haki. Nie, wiszącego było. Czyli ktoś się powiesił? Czy jest tutaj w tym miejscu jakaś zagubiona dusza? Jakiś byt, który jeszcze przebywa tutaj w tym miejscu? Spalił się śpiewą. W domu się zapaliło się. Idź już. Znowu? Wyganiasz nas? Co? Faktycznie, no. Faktycznie nas wyganiasz? A spróbujesz podejść do tego? Dlaczego nas wyganiasz? Dlaczego mamy stąd iść? Co? To było przebicie z radia, to nie. Powiesz nam, dlaczego musimy opuścić to miejsce? Miesięcznie? Czy za miesiąc się to zawali? Czy jest tutaj z nami teraz jakaś dusza, która przemierza teraz ścieżki tego folwarku? Czy jest teraz tutaj ktoś z nami? Proszę, podaj swoje imię. Pójdź. Dokąd? Do nas? Nie. A nie tam? Co? Tam skrzywdził. Czy w tym miejscu stało się coś złego? Tak albo nie? To ruskie też udało się. Podejdziesz bliżej? Wiem, że jesteś. Ale głosisko, co? No właśnie, to było coś takiego demonicznego. Wyjdź. Wyjdziemy, jeśli podejdziesz od któregoś z tych urządzeń, które tutaj mamy. Z antenką, kuleczkę, dotknij. Czy w tym miejscu stało się coś złego, tak albo nie?
Czy ktoś się tutaj powiesił? Tak? Tak. No. A to całkiem możliwe, bo ja bym nie czytałem za dużo o historii tej jesioni. Dlatego było to wiszący. No, wiszący, no tak. Mi się to z tymi krakami skojarzyło. Jesteś duszą człowieka, który tutaj się powiesił? Bluzko? Jest. Jesteś tutaj koło mnie? O, K2. Mhm. Ładnie. Czyli mocniej niż tak. Coś podchodzi i odchodzi. Podejdziesz jeszcze raz? Podejdź. Nie zrozumiałem. Dobra. Ja zapukam? Bez sensu. Tupnij w coś. Patrz, znowu K2. No widzę. A dotkniesz tą piłeczkę, która jest naprzeciwko mnie? Albo tego urządzenia z antenką? Spróbuj. Może przeszkadzają ci te światła, które się tutaj świecą? Jeśli tak, to daj znać na tym urządzeniu z zieloną lampką. Tego urządzenia. Zaświeć. Przeszkadzamy ci tu? Duch Święty. Co? Duch Święty. Chcesz porozmawiać z nami? To jeszcze coś gorzej niż tam, jak Duch Święty. Czy Duch Święty czuwa nad tym miejscem? Podejdź jeszcze raz. Wiemy, że tutaj jesteś. Podejdziesz? Widzisz, te urządzenia ci krzywdy nie robią. Jeszcze raz spróbuj podejść. My też jesteśmy nastawieni pokojowo. No jeszcze raz. Widzisz, to ci krzywdy nie zrobiło. Możesz podejść bliżej, wtedy się do czerwonego zaświeci. Jest pół do. No, podejdź jeszcze. Bliżej. Zaświeć wszystkie lampki. Wtedy będziemy wiedzieć, że jesteś. Czy możesz także uruchomić te urządzenia, które stoją tutaj na murze? Tą czarną skrzyneczkę z antenką i tą piłeczkę, która jest obok. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego odebrałeś sobie życie w tym miejscu? Myślę, że jesteś tutaj koło nas, bo jedno z urządzeń pokazuje, że jesteś w pobliżu. Dotykasz go, właśnie tak. Obserwujesz nas. My jesteśmy nastawieni pokojowo, nie mamy zamiaru cię skrzywdzić. Nasze urządzenia też nie. Ja jestem Łukasz, ze mną jest Agnieszka, Rafał i Seweryn. Może ty podasz nam swoje imię? Będzie nam się łatwiej rozmawiać. Znowu miałeś skok, nie? Skok na K2. Popatrz, mamy tu jeszcze taką piłeczkę. Jeśli dotkniesz, widzisz? Ona się tak zaświeci. A tutaj, jak podejdziesz, o, widzisz? Chory. Tak jak i tam. Możesz... Znowu K2. Podejdź. O. Bliżej. Znowu. Czy odebrałeś sobie życie dlatego, że byłeś nieuleczalnie chory? Czy to wiadomość o chorobie była
Tą przyczyną, przez którą to zrobiłeś tutaj? Możesz zapalić któreś z tych urządzeń, które są na murku? Tam się zaświeciło, patrz się w oknie w domu. Nie jesteś zbytnio rozmowny. Ale skoki, patrz, na K2 Agnieszka ma. Widzę, tak. Co jakiś czas. Widzimy, że jesteś przy nas. Hmm. Zainteresowało go to urządzenie. Go, ją. Jesteś kobietą? Jeśli tak, to zbliż się do tego urządzenia, które trzymam w dłoni. Zachowaj ten sekret. O, zachowaj ten sekret. Zachowaj ten sekret. Masz na myśli to, że... Popełniłeś samobójstwo. Dowiedziałeś się o chorobie i przez to odebrałeś sobie tutaj życie. W porządku, zachowam go. Mężczyzną jesteś? Jeśli tak, to podejdź do tego urządzenia, które trzymam. Mężczyzna o, na kobietę tak. Zareagowało. Tak, tak. Reaguje na mężczyznę. Masz siłę? Masz na tyle energii, żeby dotknąć tamte? Nóż. Nóż. Noże. Wbił sobie nóż w pierś i się powiesił. Widzisz? Podejdź do tej piłeczki tutaj. Podejdziesz? Jakieś skoki są. No podejdziesz bliżej, jeszcze bliżej. Dobrze ci idzie. A fajnie by było, jakbyś podeszedł do tych urządzeń, które są na murku. Podejdziesz? Prosimy. Co to jest? Facet z trzema nogami? Bardziej, nie, to bardziej mi się wydaje, bardzo na kobieta. Co się śmieci głupio? Suknia ściągnięta i rozpeczone nogi, tak jakby armia czerwona z domu. Oni tu też kurwa kończyli. No co? Rozumiem, że chciałaś przekazać przez to, co tu się wydarzyło. Spróbuj nam przekazać coś jeszcze.
coś. Nie mam ochoty podejść do tych urządzeń. 32. Lata. Miał wtedy tylko. Co oznacza ta cyfra? Miałeś 32 lata, jak umarłeś? Potwierdzenie, że tak? Mrygnęła K2, nie? No to już tak mi się mówi. Uciekajcie stąd. O, nieźle. Czy nam coś tu grozi? Tak. Dlaczego mamy stąd uciekać? Chcesz nas nastraszyć? Nie wiem, jak mówisz, że półtorej godziny do Opola, to jest pół do tej, no nie? Jestem słaby. No właśnie. To płacę ci tutaj do tych urządzeń, które trzymam w dłoni, pobierz energię. Jesteś tu jeszcze? Mamy się stąd iść? Zdążyć na tym pociągu. Palić. Palić? Co to chcesz podpalić? Mówisz, że rysunek jest? Co? Dobry rysunek czy nie? Nie ma, nie dał rysunku. Dziękujemy za kontakt, nie podążaj za nami, zostań tutaj, gdzie jesteś, nie masz prawa podążać. Za mną, ani za żadnym z moich przyjaciół. Zostań tutaj, gdzie jesteś, bądź strażnikiem tego miejsca.